cytrynowy Tiger Restart na zryte poranki. Energia, elektrolity, witamina C. Soczek pomarańczowy, najlepszy. Sok pomidorowy, kefir. Rozpuszczalna witamina C i sok pomarańczowy. I polecam świetny koktajl. Pietruszka, cytryna, lód i woda. Sok pomidorowy, sok pomarańczowy bądź koktajl, o którym wspomniała Pani, jest bardzo dobrą alternatywą dla uzupełnienia witaminy C, która wychwytuje wolne rodniki i pomaga nam zwalczyć syndrom dnia poprzedniego. No czym się strujesz, tym się lecz. Zimne piwo. No na lajcie jakieś piwko wlatuje i da się ryć. Klin klinem. Alkohol. Jeszcze on raz. On pije, a ja śpię. Nie piję. Baba Mary. Alkohol jest rozwiązaniem tymczasowym. Przedłuża stan upojenia oraz zatrucia. A kac i tak nas dopadnie. O kurde, magnes, to napój bogów. Ja zazwyczaj biorę energetyka i idę na spacer. Tajgerek. Uzupełnia elektrolity, nawadnia, mineralizuje. Super. I działa. Napoje energetyczne zawierające elektrolity świetnie wspomagają powrót gospodarki kwasowo-zasadowej do równowagi. Witamina C jest fantastycznym przeciwutleniaczem, a kofeina pomaga zwęzić naczynia krwionośne, przez co odczuwamy mniejszy ból głowy. Ja piję sok z kiszonych ogórków. I to jest najlepszy sposób w sumie. Z ogórków kiszonych, to woda, co pozostaje. Może wydać się to zaskakujące, ale sok z ogórków to bomba witaminy C i mikroelementów. Nasze babcie znały już ten sposób, który może wydaje się dziwny, ale uważam, że jest skuteczny. Na kaca? Nie, chyba jakiś rosół. Rosołek. Rosołek. No na pewno nic tłustego. Mówi się, że rosół jest dobry na wszystko. Nie w tym przypadku. Wątroba, która odpowiedzialna jest za rozkład alkoholi, jest odpowiedzialna również za rozkład tłuszczu. Jedząc tłusty rosół, dodajemy jej dodatkową pracę. Na kaca dobra praca. A jeszcze na kaca to będzie litr oleju. Przed piciem nie ma kasa na bank. Dużo bananów jeść. Tak, zgadza się. Jak wiadomo, po spożyciu alkoholu mamy obniżony poziom cukru we krwi. Fruktoza zawarta w bananie pozwoli nam go podwyższyć. Banan jest również świetnym źródłem potasu. Idę spać, śpię cały dzień. Długi sen. Ale dobrze jest też się przebiec. I zimny prysznic. Aktywność fizyczna czy sen? To kwestia bardzo indywidualna. Ruch pozwala na szybsze pozbycie się toksyn wraz z potem, a sen jest bardzo dobrą formą regeneracji. Dużo wody, zielona herbata. Na zdrowie to lepiej jest na przykład taka herbatka dobra z rana. Herbata, woda czy napoje energetyczne mogą pomóc w walce z kacem. A ja życzę Państwu dobrego samopoczucia. Cytrynowy Tiger Restart na zryte poranki. Energia, elektrolity, witamina C.